Jeżeli to byłby początkujący brand właśnie i nie miałbym do zaryzykowania wiele, na przykład 3 pokoleń moich przodków, którzy budowali ten biznes pieczołowicie, poświęcając swoje życie rodzinne, to bym prawdopodobnie poszedł w kierunku jakiegoś kontrowersyjnego marketingu. Nie wiem, zaprosiłbym Bronisława Komorowskiego na grilla pod Pałacem Prezydenckim. Jeśli chodzi o węgiel drzewny, no to jest dość szeroka grupa. Myślę, że węgiel częściej kupują mężczyźni niż kobiety. Myślę, że to jest przykład produktu, który da się dość dobrze wyegzekwować również w środowisku online'owym. Myślę, że tutaj młodzi mężczyźni, którzy używają online'u dość intensywnie, są dobrą grupą. No a budżet dość mocno nas limituje. Na pewno challenge'owałbym swój zespół, żeby wymyślić taką chwytliwą, mocną ideę, która daje się wyegzekwować. No, prawdopodobnie nie użyjemy tutaj zbyt wielu tradycyjnych mediów, która daje się wyegzekwować w online. Potrafi zagrać dobrze schematem pay don't earn, czyli właśnie ta idea wytworzona przez markę wokół węgla drzewnego, wsparta tym niewielkim budżetem 10 tysięcy złotych, będzie nam w stanie wygenerować ten duży zarobiony efekt pośród tego, jak internauci będą mówili o tej idei, jak się z nią zidentyfikują, jak wiele efektu bezpłatnego uzyskamy. Myślę, że najwięcej wydałbym na marketing w kanale B2B. I na opracowanie atrakcyjnego opakowania dla tego węgla drzewnego, bo tutaj pracę sprzedażową muszą wykonać sieci dystrybucyjne typu stacje benzynowe, wszelkiego rodzaju sklepy ogrodnicze, supermarkety. Tutaj nie trzeba wywoływać ssania od strony konsumentów, bo ono w naturalny sposób jest. Tutaj trzeba się dobrze sprzedać w kanale B2B, czyli wyjść z najatrakcyjniejszym opakowaniem, które być może tutaj jest miejsce na jakieś przełamanie, które będzie pokazywało atuty danego węgla, których nie ma węgiel konkurencyjny. Czystość, zapach, pochodzenie, czyli ekologiczność i tym podobne aspekty. Czy da się to zrobić za 10 tysięcy? Mimo wszystko każda złotówka, wydaje mi się, tutaj zainwestowana w opakowanie zwróci się lepiej niż w tradycyjny marketing.